Do you know whose monument, whose statue is this? This is Tadeusz Kościuszko. So, if you were so an African-American supporter, why African-American did this? Zwykły chłopak, ani biedny, ani zbytnio zamożny, ze średniej szlachty w kraju targanym problemami. Otrzymuje szansę od losu. Dostaje się do szkoły wojskowej. Jest to dar, który wykorzystuje. I robi bonusowy kurs inżynierski. Na tyle zdolnie i pracowicie, że jedzie na stypendium królewskie do Paryża. Co ciekawe, w Paryżu uczy się malować, a nie walczyć. Nawiązuje tam jednak znajomości i poznaje nowe idee wolności. Przekonania pozostawia jednak dla siebie. Chce wrócić do kraju i po prostu ułożyć sobie życie z dziewczyną. Wraca i zamieszkuje w Sosnowicy. U hrabiego Sosnowskiego, gdzie niespodziewanie jego serce zaczyna bić mocniej do córki hrabiego. Miłość jest wielka i obustronna, na drodze stają jednak pieniądze. Hrabia gardzi Kościuszką i jego biedą, chce dla córki bogatego szlachcica. Zakochani planują ucieczkę, ślub w tajemnicy. Zdradliwy sługa jednak donosi panu, a para zostaje rozdzielona. Kościuszko zrozpaczony rozumie, że z układami hrabiego nie wygra. Nie znajduje pracy w wojsku i choć pewnie mu ciężko, godzi się z porzuceniem ojczyzny, w której bez znajomości nie zrobi kariery. Jeszcze we Francji słyszał o odległym kraju, w którym dobrzy ludzie chcą dać wolność każdemu człowiekowi. Nie wiedząc, czy wróci żywy, wyrusza w długą i niebezpieczną podróż, by walczyć o ideały wolności, w które od czasów Paryża wierzy. Świat głosi, że Anglicy z Ameryki chcą wyzwolić ludzi spod panowania monarchów. Po miesiącach niebezpiecznej podróży dociera do celu. Na miejscu okazuje się jednak, że rzeczywistość nie wygląda tak, jak ją malują. Wolność dla wszystkich ludzi to nie fakt, a raczej sprytny slogan. Nikt w koloniach nie wie, kim w ogóle jest Kościuszko. Jednak dzięki kontaktom paryskim on wie, że ma szukać pomocy u Benjamina Franklina. Odwiedza go w Bostonie i prosi o zatrudnienie. Franklin podsuwa mu pod nos test z geometrii. Dla Kościuszki to nie problem. W ten sposób otrzymuje stanowisko inżyniera. Polak zaczyna budować amerykańskie forty i choć niewielu zna Kościuszkę, niedługo się to zmieni. Generał Horatio Gates dostrzega w nim talent i rozkazuje zaprojektować fortyfikacje w nadchodzącej bitwie pod Saratogą. Saratoga okazuje się punktem zwrotnym. Brytyjczycy kapitulują. Francja staje po stronie Amerykanów. Jest to wielki cios dla Brytyjczyków. Niektórzy stwierdzą potem, że bitwa pod Saratogą została wygrana dzięki umocnieniom Kościuszki. Tak czy inaczej, w taki sposób uznany za jeden z filarów zwycięstwa Kościuszko przechodzi do legendy. Dostrzega go sam Jerzy Waszyngton, który osobiście prosi, by fortyfikował, zdaniem Waszyngtona, najważniejszy punkt obronny w całej Ameryce, dający mu kontrolę nad rzeką Hudson i Nowym Jorkiem. Co ciekawe, West Point staje się jedną z najbardziej prestiżowych szkół wojskowych w historii USA. Co jeszcze ciekawsze, w XIX wieku rozpowszechni się legenda, że podczas hucznej biesiady Waszyngton poprosił Polaka o pomysł na flagę nowo powstającego kraju. Kościuszko miał wskazać herb ziemi sandomierskiej. Do końca wojny Kościuszko zostanie generałem brygady odznaczonym medalem Cyncynata, jako jedyny Polak w historii. Jednak historia w Ameryce podczas dwóch okresów pobytu, przed i po upadku Polski, skupiła uwagę Kościuszki również na czymś innym. W wojsku Kościuszko miał czarnego ordynansa, Agrypę Hula. Służący i Kościuszko zaprzyjaźnili się, a Hul zrobił ponoć takie wrażenie dobroci i rzetelności na Tadeuszu, że Kościuszko został gorliwym przeciwnikiem niewolnictwa. Po upadku Polski i powrocie do USA nie krył się już ze swoimi poglądami. Miał mieć ponoć pretensje do obrzydliwie bogatego Waszyngtona za to, że żył z niewolników i nie chciał ich wyzwolić. Wielu amerykańskich bogaczy mogło być niezadowolonych z uwag Kościuszki. Jednak gdziekolwiek Kościuszko się pojawiał, fetowały go tłumy, a sława bohatera otworzyła mu drogę do przyjaźni z Jeffersonem. Co ciekawe, ponoć po przeczytaniu Deklaracji Niepodległości Kościuszko był tak poruszony, że zaczął wielbić Jeffersona. Jefferson jednak, pomimo głoszenia praw do wolności, również miał niewolników i żył z ich pracy, a wolność rysowana jako powszechna była przeznaczona tylko dla bogatych białych mężczyzn, nikogo innego.
Kościuszko postanowił podjąć walkę z niewolnictwem własnymi środkami. Po służbie kongres podarował mu ziemię oraz obiecał majątek, który miał być wypłacony później. Kościuszko, kiedy w końcu otrzymał pieniądze, mimo kiepskich finansów przeznaczył je na wykupienie wolności dla czarnych niewolników. Zachowane listy i wspomnienia rysują Kościuszkę jako człowieka o wielkiej tolerancji. Nie tylko dla Murzynów, nie tylko dla chłopów, ale co ciekawe również dla kobiet, Żydów i Indian amerykańskich. Krąży legenda, że wodzowi indiańskiemu małemu żółwiowi powiedział w tajemnicy, by zaciekle walczył o swoją ziemię z Anglikami. W zamian wódz podarował mu toporek i fajkę pokoju. Ostatecznie Kościuszko opuścił Amerykę, by już nigdy nie powrócić. Zanim to jednak zrobił, w pierwszym z czterech testamentów, które napisał, zobowiązał Jeffersona do wyzwolenia czarnych i dania im edukacji z pozostałych środków. Pisał mniej więcej tak: dajcie im wolność w moim imieniu, dając im wykształcenie w zawodach i instruując ich, by w swoim życiu kierowali się moralnością, która niech uczyni ich dobrymi sąsiadami, ojcami i matkami, a w swych obowiązkach obrońcami wolności i kraju i czegokolwiek, co uczyni ich szczęśliwymi. Zdaniem Louisa Ottenberga, pomimo późniejszych testamentów, w liście z września 1817 roku Kościuszko zaraz przed śmiercią ostatecznie potwierdził wolę wyzwolenia czarnych. Jefferson jednak, wymawiając się podeszłym wiekiem i kiepskim zdrowiem, ostatniej woli Kościuszki nie zrealizował. Ponoć żywił przekonanie, że wyzwolenie wielkiej ilości Murzynów doprowadzi do rozlewu krwi. Był za tym, by niewolników uwalniać stopniowo i deportować ich do Afryki. Niektórzy historycy, jak Graham Russell czy Gary Nash z Uniwersytetu Kalifornijskiego, twierdzą, gdyby Jefferson wypełnił ostatnią wolę polskiego przyjaciela, upadek niewolnictwa nastąpiłby wcześniej. Gdyby Jefferson wypełnił ostatnią wolę polskiego przyjaciela, wojny secesyjnej być może nigdy by nie było. Do you know whose monument, whose statue is this? Nope. I do not. Jefferson? This is Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko? He was a hero. He fought for US and Polish independence. Oh, Polish independence? And he was a big supporter of African Americans. He wanted... So, I'm gonna tell y'all this question. Let me ask y'all this question. If you were so African American supporter, why African Americans did this?